Z nami jest teraz Łukasz Nadolski, obrońca, prawy obrońca Wisły Płock. Łukasz, mamy za sobą dwa mecze na wiosnę. Niestety tylko jeden punkt. Co twoim zdaniem w ostatnim meczu, czego zabrakło, że tylko zremisowaliśmy ze Stalą 0-0? No cóż, na wstępie chciałem powiedzieć, że po raz kolejny zawiedliśmy siebie, kibiców, zarząd, trenerów. Musi to być bardzo irytujące dla kibiców, że taka firma jak Wisła Płock nie jest w stanie wygrać ani z Jeziorakiem Iława, zdobyć jeden punkt ze Stalą Rzeszów, ale też wiem, że kibicem jest się na dobre i na złe i nieważne, czy grali tu kiedyś kadrowicze Polski i była ekstraklasa, czy grają tacy zawodnicy bez talentu, jak na przykład ja. Kibicem jest się na dobre i na złe i mam nadzieję, że z nami zostaną, a my po raz kolejny będę musiał obiecać, że damy z siebie wszystko. Co do meczu ze Stalą, w pierwszej połowie mieliśmy kilka naprawdę bardzo dobrych sytuacji. Ich nie wykorzystaliśmy, w drugiej połowie wyglądało to wiele, wiele gorzej. Mecz stał się wyrównany. Cóż, w tym meczu może trochę zabrakło szczęścia, ale są to wyświechtane frazesy i myślę, że to co powiedziałem, już wystarczy. Brakowało trochę koncentracji ze Stalą, bo tych sytuacji naprawdę było mnóstwo. Do przerwy, gdyby Wisła prowadziła 3-0, to piłkarze Stali nie mogliby mieć najmniejszych pretensji. Zgadza się. Możliwe, że zabrakło koncentracji. Jeżeli ktoś dobrze oglądał tą sytuację, którą miał Bartek Wiśniewski, piłka jeszcze trafiła w bramkarza, myślę, że troszkę więcej szczęścia przede wszystkim i takiego dążenia do celu byłoby lepiej. Byłyby 3 punkty. To już może nie roztrząsajmy tych niezdobytych punktów, skupmy się na tym, co jest do zdobycia. Już w najbliższą niedzielę mecz ze Zniczem, który także jeszcze gorzej od nas rozpoczął rundę wiosenną. Na pewno będzie bardzo walczył, żeby się przełamać, więc czeka nas kolejny trudny mecz. Jak atmosfera w drużynie i jak przygotowujecie się do tego spotkania, żeby przywieźć 3 punkty? Tak, zgadza się. Znicz jeszcze gorzej wystartował od nas. Zdaje się, że nie strzelili żadnej bramki w 2 meczach. Stosunek bramek 0-5. Będzie to mecz o wszystko na ten moment, ponieważ i my, i oni byliśmy murowanymi kandydatami do awansu. Niestety pierwsze 2 mecze pokazały co innego. Zobaczymy, kto się przełamie. Atmosfera jest dobra, bojowa. Ale nie chcę obiecywać, tak jak już powiedziałem, bo po prostu dla kibiców jest to śmieszne i będziemy rozmawiali po meczu, jeżeli będziemy znali już wynik. Okej, dziękuję i życzymy zwycięstwa wam i nam wszystkim i 3 punktów z Pruszkowa. Dziękuję bardzo. Jest ze mną Robert Singh, pomocnik Wisły Płock. Robert, powiedz, jak podoba ci się Płock? No, teraz wszystko dobrze. Jest jakieś fajne miasto tutaj i teraz, no, jak będzie ciepło, lubię wszystko tutaj. W porównaniu z pozostałą 2 obcokrajowców, ty mówisz po polsku. Nauczyłeś się języka polskiego, jak byłeś w Gorzowie? No tak, tak. W Gorzowie byłem tak 2 lata i teraz jest jak troszeczkę... Jest trudno jeszcze dla mnie po polsku, ale teraz lepiej. Jakie plany wiążesz z Wisłą Płock? Czy planujesz zostać tutaj na długo? Tak, ale no zobaczymy teraz. Jest fajne miasto tutaj, jest fajny stadion i fajny klub właśnie. No lubię tutaj, no zobaczymy. A jak podoba ci się atmosfera w drużynie? Jak się dogadujesz z pozostałymi zawodnikami? No teraz jest dobra atmosfera na drużynę, bo jest taka sytuacja teraz, że jest trudno, ale no jest dobre. W ostatnim czasie byłeś kontuzjowany, ale jesteś zatwierdzony do gry, więc możesz grać. Czy uważasz, że dostaniesz szansę pokazania się w meczu ze Zniczem Pruszków? No zobaczymy. Jestem cały dzień lepiej i teraz no zobaczymy. Chyba tak, do Pruszkowia z Niedzielnym, bo zobaczymy. Jak zaprosiłbyś kibiców na mecz w Płocku z Okocińskim Brzesko? Ostatni mecz... Dobry był ten kubiców tutaj, bo zobaczymy jak wygramy, co oni będzie robią. No teraz nie wiem, ale zapraszam serdecznie. No dokładnie. Dokładnie. Dziękuję bardzo. No, dziękuję. Teraz kolejny obrońca naszej drużyny, Marcin Pacan, kapitan zespołu. Marcin, zagrałeś po raz pierwszy w meczu ze Stalą, nie mogłeś grać w meczu w Iławie.
Jak byś ocenił, wróćmy na chwilę właśnie do spotkania ze Stalą Rzeszów, jak byś ocenił to spotkanie? Czego zabrakło, żeby Wisła wygrała ten mecz? Przede wszystkim tego, żebyśmy strzelili bramkę. No, gdybyśmy strzelili bramkę, gdzie były sytuacje w pierwszej połowie, to na pewno ten mecz potoczyłby się całkiem inaczej. No, w moim odczuciu pierwszą połowę graliśmy naprawdę dobrze. No, wyszliśmy wysokim pressingiem, stworzyliśmy sobie 300% sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich. Wychodząc na drugą połowę, powiedzieliśmy sobie w szatni, że no musimy w końcu tą bramkę strzelić, ale być może, no nie wiem, przerosło nas to, bo nie poznawałem naprawdę naszej drużyny w drugiej połowie. Mówię, pierwsza połowa wygląda super, nawet dzisiaj oglądaliśmy. No druga już trochę gorzej, no ale trudno, trzeba się pozbierać, jechać do Pruszkowa i wywalczyć koniecznie 3 punkty. Później mamy 3 mecze u siebie i no nic nam nie pozostało, jak je wygrać. Usadowić się na najwyższej pozycji, a powiedz, bo wiadomo, że czegoś zabrakło w tej pierwszej połowie. Czego zabrakło, żebyśmy jednak wygrali ten mecz i żeby nie powiedzieć, że szczęście? Czy to była koncentracja, czy jednak, no czego zabrakło? Przede wszystkim skuteczności, no bo mamy takie sytuacje, że no nie można tego nie strzelić, tak? No nie chcę tam winić kolegów z drużyny, ale gdyby Stal miała chociaż w 50% taką sytuację, pewnie by ją wykorzystała. My mamy te sytuacje, nie wykorzystujemy, no ale pracujemy cały czas na treningach, żeby poprawiać tą skuteczność i miejmy nadzieję, że już w niedzielę w meczu z Pruszkowem ta skuteczność przyjdzie i przywieziemy 3 punkty. Jako kapitana zapytam o atmosferę w drużynie, o przygotowania do meczu ze Zniczem. Czy coś się zmieniło, czy poświęcacie może więcej czasu na treningach właśnie, aby poprawić skuteczność, czy raczej trenujecie tak samo jak wcześniej? No, pracujemy cały czas na treningach. No, była jakaś tam złość po tym meczu, no, niewykorzystane te sytuacje 0-0 z Rzeszowem, gdzie wiadomo, że jeśli mamy awansować, musimy takie mecze wygrywać. No, rozmawialiśmy z trenerem, mieliśmy odprawę, odkładamy to, tą złość. No, być może ten punkt da nam jeszcze awans z tą Stalą Rzeszów, ale pracujemy, no i potrzeba nam tylko cierpliwości i mam nadzieję, że zwycięstwa przyjdą. Znicz Pruszków rozpoczął tak naprawdę rundę wiosenną gorzej od nas. Też jest jednym z kandydatów jeszcze do awansu. 2 porażki. W tym meczu na pewno będzie dużo walki, bo Znicz również liczy na przełamanie się, będą grali u siebie. A ze Zniczem w Pruszkowie tak naprawdę nigdy nie było łatwo. Powiedz, co należy zrobić, oprócz tego, żeby strzelić jedną bramkę więcej, żeby ten mecz wygrać? Czy tak naprawdę to, czy to jest Znicz Pruszków, czy to jest Stal Rzeszów, czy jakakolwiek drużyna w tej lidze, to jeśli nie włoży się całego serca, walki, zaangażowania, to takiego meczu się nie wygra w tej lidze, bo tak naprawdę my jako drużyna mamy duże umiejętności, wiadomo, mamy zawodników z nazwiskiem, którzy przychodzili z ekstraklasy, ale w tej lidze to nie jest tak ważne. Tu właśnie jest najważniejsze, są cechy wolicjonalne, ambicja, zaangażowanie i dopiero wtedy te wszystkie walory czysto piłkarskie. No, musimy po prostu wziąć się w garść. Jak pokażemy te walory, no to na pewno w tej lidze jesteśmy wygrać z każdym. To życzę Wam i nam wszystkim tego, żeby tych walorów piłkarskich nie zabrakło i żebyście z Pruszkowa przywieźli 3 punkty. Nie, dziękuję, ale niech tak będzie. Dzięki. Dziękuję.